Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny haul. Jest to haul ze stronki Dressling. Macie link w opisie. Myślę, że nie muszę dużo mówić o tej stronce, bo jeżeli oglądacie innych youtuberów, to już na pewno wiecie dawno o tej stronce. Link macie oczywiście w opisie. Mam dla Was do pokazania 4 rzeczy. I powiem Wam, że tak w 98% jestem z nich zadowolona. Dobra, więc zacznijmy od razu już pokazywanie. Więc pierwsza jest to taka bluzka crop top. W ogóle więcej zamówiłam bluzek crop topów takich letnich, ale to nic, na pewno mi się przydadzą, na przykład do spodni z wysokim stanem. Jest to taki właśnie też crop top czarny z napisem Batman. Taka luźna, ja lubię takie luźne bluzki. Na początku powiem Wam, że nawet przeczytałam sobie Batman, a tu pisze Batman. Więc z tej bluzki jestem zadowolona, link do niej macie w opisie. Następnie mam Wam do pokazania kolejny crop top. I ja ciuchy zawsze biorę o rozmiar większy, czyli jeżeli noszę S-kę, to biorę M-kę. I tutaj też wziąłam M-kę i jest to trochę bluzka już szersza, ale to w sumie crop top, więc trochę musi być taki obszerniejszy. Ale strasznie mi się spodobała ta bluzka, były inne kolory do wyboru, znaczy były. Do wyboru były inne kolory, ale ich już niestety nie było, tylko została taka i jeszcze jakaś. A stwierdziłam, że ta mi się bardziej podoba, z napisem Faxi. I tutaj właśnie jest lisek i ta bluzka jest tak mega słodka. I z tyłu ma ogon liska. I tak ona mi się strasznie spodobała, że stwierdziłam, że wezmę ją sobie, bo po prostu jest, no zobaczcie, jak ona jest przecudowna, no czy ona... Waszym zdaniem nie jest przepiękna, no jest przepiękna. Kolejna rzecz przedostatnia i to jest ta rzecz, która mi tak zebrała zadowolenie 100%, ponieważ, no nie wiem, no, dobra, to jest koszula tak naprawdę i taka z koronką. No i właśnie, tu jest problem, bo do szkoły jej na pewno nie nałożę, bo zobaczcie, ona całe plecy ma koronkowane, chyba że jakąś bluzkę pod spód nałożę ewentualnie, albo na przykład na to nałożę jeansową kurtkę, to wtedy mogłoby być. Rękawki też są właśnie z takiej koronki i ogólnie ona jest jeszcze z takimi wstawkami błękitnymi, gdzie nie, gdzie na przykład tutaj na przodzie, ale moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie, kojarzy mi się z tumblerem, bardzo mi się kojarzy z tumblerem i dlatego w sumie ją wzięłam, bo mi się też spodobała, ale jak patrzyłam na zdjęcie, to nie patrzyłam, jak ona z tyłu wygląda, tylko jak z przodu i takie miałam dosyć spore zdziwienie, jak ją otworzyłam i zobaczyłam, że ona też z tyłu jest prześwitująca. Ale przecież nie chodzę tylko do szkoły, więc gdzieś tam ją też mogę założyć. Tutaj mam akurat rozmiar S, a mam wrażenie, że wybierałam M-kę. Ale no, S-ka jest dosyć malutka. Znaczy ona jest na mnie dobra. Gorzej może być za na przykład za jakieś 2 lub 3 miesiące z długością. Może być trochę przykrótka, bo ja właśnie mam ten problem, że ogólnie koszule są na mnie S-ki dobre, ale zwykle długość już nie jest taka ok. A tak to są dobre, więc mam problem taki z wybieraniem koszul tak naprawdę. I ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania, jest to bluza i strasznie mi się ona spodobała. Ona jest już M-ka. Stwierdziłam, że bluza to musi być szersza i wzięłam M-kę. Jest to taka bluza crop top też, tutaj z takimi dwoma paskami, jakby był jeszcze jeden pasek, to by był bluzeczek Adidasa, ale tu są takie dwa białe paski. I macie tam do wyboru właśnie białą bluzę z czarnymi paskami i czarną bluzę z białymi, więc ja stwierdziłam, że nie będę brała białej bluzy, tylko wezmę czarną. Bardziej mi się podobała, ale zresztą możecie sobie tam zobaczyć. Tak więc to są te cztery rzeczy, które chciałam Wam pokazać. I jak mówię, zakup dosyć udany, jednak z tą koszulą, no nie wiem, bardzo mi się ona podoba, ale no nie przewidziałam tego, że na z tyłu też może mieć koronkę. Ale to nic i tak naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej przesyłki. Polecam Wam te rzeczy zamówić, jakościowo są również bardzo dobre, więc jeżeli szukacie takich podobnych rzeczy, czy jakichś crop topów, czy coś, to koniecznie polecam Wam zajrzeć na stronę Dressling, którą macie podaną w opisie. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka i oczywiście bloga, którego macie podanego w opisie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!